chyba dzisiaj zrobimy film o narządach. O książce Historia kolei w Polsce. A tylko to, co zauważyłem po razie, że nie ma tutaj nazw. Gdzie na przodzie? Tu i często było jakieś PKP Intercity, było napisane EB09, tam 0, nie wiem, 0, 0, 0. Tutaj mamy Kibla. Tutaj też nie ma nazwy. Dobrze widać na Kiblu tu dobrze. A ja wam otworzę tutaj. Przeczytam wam wszystkie. Tutaj jest bardzo dużo tych. Lokomotyw. Koleje w zaborze rosyjskim, koleje w zaborze austriackim, koleje w zaborze pruskim i na ziemi. Na ziemiach odzyskanych kolej w II Rzeczypospolitej. Tak, bardzo dobrze. Koleje w czasy. Koleje za czasów PRL. A później już jest koleje po 1989. Nas najbardziej interesuje chyba. To jest lokomotywa spalinowa SM-15. To z jakiej firmy? Z Fabloku. Kontrol z Fabloku. Co to? Nie wiem. Słuchajcie, ja bym tutaj znajdę, bo to już było takie fajne. Papiery latające w środku. Tutaj już nas litery szumowo pochodzą. A czekajcie, ja wejdę na ten sam tył. Tak, na pewno tu znajdę coś. PS. SM1. SM3. O to mi chodziło bardzo. Ej, czekaj. SM3 to jest jaka strona? 202, 206. O. Tak. Lokomotywa spalinowa SM3. Fablok. Masa służbowa 24 tony. Ale wiecie, jakie to jest małe dziedzictwo. Patrzcie. SM42 teraz, a nie SM3. SM1. SM1. EP30. Flabrok. Nie, to już nic nie. Co? O co chodzi? Dlaczego? EP09 jest przed SM3. Nie wiem, ale fajna książka. O, z tyłu jeszcze. Stadler. Tutaj to zapomniałem nazwę. Kill. Nie można zapomnieć. A tu chyba nawet... Nie, tam coś piszę, ale nie przeczytam. Dobra. No to pa. Dobra, już kończę, bo się nie chcę.